Zagrodę Młyńską w Bogdańcu uważam za otwartą. My, spadkobiercy tego dziedzictwa kultury przepięknego, jesteśmy zobowiązani zadbać nie tylko o dziedzictwo natury, ale również rewitalizować nasze zabytki, a tych wiejskich mamy naprawdę niewiele. Niedawno zrobiliśmy muzeum w Santoku. Rewitalizujemy też na bieżąco w Ochli nasze budynki, gospodarstwa, różne obiekty techniki kultury wiejskiej, a to muzeum wreszcie doczekało się rewitalizacji, która była możliwa przede wszystkim dzięki funduszom europejskim, bo ponad 7 milionów to właśnie z regionalnego programu operacyjnego trafiło na tą inwestycję. Pozostałe środki, około 5, z budżetu samorządu województwa. Ja już miałam taką okazję, oglądałam w trakcie obiekt, w trakcie rewitalizacji podczas święta chleba tutaj w Bogdańcu i byłam zachwycona, mogłabym tu mieszkać. Zagroda Młyńska w Bogdańcu jest oficjalnie otwarta, możemy korzystać z niej, zapraszam wszystkich do zwiedzania. Historyczna chwila za nami, wyremontowaliśmy jeden z najstarszych zabytków na terenie gminy Bogdaniec, ale też naszego gorzowskiego powiatu. Perełkę, jeśli chodzi o województwo lubuskie. Z chęcią spotkam się z Państwem też w najbliższy weekend. Jesteśmy otwarci dla Państwa nieodpłatnie, w sobotę, w niedzielę. A później prosimy o to, żeby się do nas zapisywać, umawiać. My Państwa oprowadzimy, poopowiadamy i sprawimy, że na pewno będziecie mieć wrażenie, że przenosimy się w czasie i poczujemy się jak w gościach u prawdziwego młynarza. Znacznie została poszerzona nasza oferta edukacyjna, właśnie skierowana do młodzieży, do dzieci, do grup edukacyjnych z różnorodnych placówek. Nowością będą warsztaty niezwiązane z wypiekiem chleba, chociaż ten to jest nasz hit oczywiście. Natomiast będą też warsztaty, które będzie można prowadzić o każdej porze roku, bo mamy dwie piękne sale edukacyjne, jedną do tak zwanych prac czystych, drugą do takich, które nazywamy gospodarczych, brudnych, gdzie będą warsztaty zlepienia gliny, piernikarskie, różnego typu. Nowością będą tematy związane stricte z etnografią, wyszukiwanie różnego rodzaju motywów ludowych i związanych właśnie z tą działalnością tego muzeum etnograficznego. To jest rzeczywiście nowość. Mamy już pierwsze zgłoszenia. Niecierpliwią się placówki. My czekamy na nie oczywiście z otwartymi ramionami. Ten górny młyn, w którym mieści Zagroda Młyńska, on, można powiedzieć, od zawsze pełnił bardzo ważną funkcję, będąc w rękach prywatnych, ale funkcję taką lokalną, jakby jednocząco społeczność lokalną, bo tutaj, czy w czasach właśnie jeszcze niemieckich zawerków, tutaj odbywały się różne spotkania matek z dziećmi za stawami. Była na przykład letnia karczma Rigera i tu też przychodzili ludzie. Był stadion i odbywały się bardzo różne imprezy integrujące społeczność lokalną. I tak ma zostać teraz. Ten młyn jest z 1826 roku, ale wiadomo, że on istniał wcześniej i co najmniej od XVI wieku tutaj mielono zboże. Wsi nie było, ale młyn był. Obiekt XIX-wieczny, bardzo mocno zniszczony z racji tego właśnie, z czego jest zrobiony. Czyli mamy konstrukcję drewnianą, wypełnioną pierwotnie gliną, a obecnie również gliną suszoną, a na przestrzeni ostatniego remontu, który miał miejsce na początku XX wieku do teraz, były prace wykonywane, można powiedzieć, metodą chałupniczą. To znaczy był ten obiekt remontowany tak, jak potrafiono, tak jak pozwalały na to środki. Remont spóźniony o 30 lat z racji tego, że obiekty nad wodą, obiekt drewniany, wypełniony gliną, i te wszystkie materiały podlegały bardzo intensywnemu zużyciu. Aby uratować obiekt, trzeba go było praktycznie całego rozebrać. Konstrukcja została rozebrana prawie w całości i ponownie złożona. Udało się wykorzystać około 40% oryginalnego drewna, natomiast drewno, które już nie nadawało się do użytku, straciło swoje właściwości konstrukcyjno-nośne, zostało zastąpione drewnem nowym, dobranym na wzór, zgodnie ze sztuką, zgodnie z wydanym pozwoleniem.